komuś naprawdę chcecie pomóc, to link do fajnej akcji charytatywnej znajdziecie w opisie. Dzieciaczek ma się urodzić z powłą serca i jeśli nie będzie miał operacji, to najprawdopodobniej umrze. Także zaznajomiona akcja, sprawdzona akcja. Pomóżcie, będziemy bardzo wdzięczni. Dzięki. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Witajcie, Ancymony. Witajcie, Ancymony. Dobrze jest? Trochę firaneczka się zawinęła. Chyba git. Trochę włos mam roztrzepane. Witajcie, Ancymony. Jestem Mati, a dziś porozmawiamy sobie... Dziś kolejny filmik z serii 4.20. Blancior, gigancior! A w tym odcinku porozmawiamy sobie o żebrakach. Znaczy, nie mogę powiedzieć. Nie mogę tak powiedzieć, bo przecież w końcu ktoś się do mnie odezwie i powie: ej ty, obraziłeś mnie. Pozyw. Także nie mogę tak mówić. Właśnie w dobie dzisiejszego internetu nie można wyzywać ludzi ani mówić. Nie można powiedzieć, że ktoś jest złodziejem, mimo że ukradł. Nie można powiedzieć, że ktoś jest żebrakiem, mimo że żebrze. Także tyle. Także będę unikał tych słów i po prostu jakoś cisnął. Na pewno kojarzycie stronę zrzutka.pl. No to jest coś takiego jak, nie wiem, jak się pomaga. Chociaż, coś takiego. Tak jak ostatnio była właśnie zrzutka.pl, to tutaj chyba był ten... Jest to zrzutka.pl i od pewnego czasu, tak samo jak z filmami. Jakiś czas temu było coś takiego, że nie nakręciłem filmu, a później PewDiePie o tym nakręcił. Zwróciłem uwagę na to, że powinienem nagrywać na takie tematy, na które mam ochotę naprawdę nagrać. Bo później ktoś mi to zapierdzieli i będę sobie pluł w brodę, albo w co innego. Także dziś chcę porozmawiać właśnie o zrzutce.pl. Ja wiem, że zrobię z tego serię na pewno i będę po prostu komentował to, co ludzie tu piszą, ale to pierwszy taki odcinek, taki wstępny, bo śmiesznie, naprawdę śmiesznie. Te wszystkie zrzutki kojarzą nam się z czymś takim, że możemy komuś pomóc. Ktoś ma naprawdę jakąś kiepską sytuację życiową i nie wiem, potrzebuje na przykład leczenia jakiegoś, albo potrzebuje leczenia dla dziecka, albo nie wiem, dom mu rozpierdzieliło i nie wiem, i w ogóle nie ma gdzie mieszkać i tak dalej, i tak dalej. No jeśli ktoś ma pieniądze, jakieś wolne, albo po prostu chce pomóc, no to takie coś, no kurde, no czemu nie? Znaczy, no, nawet nie czemu nie, tylko po prostu taki odruch ludzki, że po prostu się pomaga. Natomiast istnieją również tacy ludzie, że właśnie na takich, to jest aż szczelność, kurwa, to jest takie, brak takiego zachowania odpowiedniego. Na stronie zrzutka.pl, autyzm moich synów, tutaj jakieś rzeczy się dzieją, naprawdę ludzie są chorzy. I na tej stronie, na tej zrzutka.pl, znalazłem tutaj takie dwa na szybko, jest na przykład naprawa auta. Naprawa autka. Autka. Nienawidzę, jak ktoś tak zdrabnie, żeby nadać wyrazowi inne znaczenie. Na przykład nie powie idę na piwo, tylko powie idę na piankę. Pianka! Kurwa. Witam serdecznie, zbieram pieniążki... Pieniążki na naprawę autka. Moje zarobki niestety nie pozwalają mi na dłożenie jakiejkolwiek kwoty. Bardzo będę wdzięczna za jakiekolwiek wpłaty. Cudownie. Pani Dominiko, rozjebała mnie pani. Zrobię na pewno na niego oddzielny odcinek, ale koleś jest mocny. Witam, zwracam się do was o prośbą o wielką pomoc. Zacznę, że to moja wina. Nie mogę nikogo winić. Ma 21 lat. Zrobił prawo jazdy, dostał kasę od babci. Nabrał długów na 100 tysięcy. Nie ma jak ich spłacić. Coś tam, jakieś problemy z alkoholem i z narkotykami ma. Czyli wjebał się w gówno i chce, żeby ludzie mu zapłacili 100 tysięcy złotych. Na lepszy start. Także, Patryku, również po prostu jesteś piękny, kurwa jesteś. No i tyle. I to jest cudowne, że w dzisiejszych czasach ludzie już nawet mają coś takiego, że po prostu nie chce im się nic robić. Ale Mati, jak to nie chce im się nic robić? Przecież napisał, że próbuje wszystkiego i się bierze do pracy. No dobrze, ale czemu się kurwa nie weźmiesz twoja mać do roboty? Czemu nie pójdziesz do pracy jednej i drugiej? Czemu nie pójdziesz na 2-3 etaty, żeby spłacić to wszystko i żeby odciąć się od wszystkiego i żyć zupełnie inaczej? Idź na 3 etaty, popracuj kurwa pół roku albo i więcej. Tak się zajebiesz robotą, tak będziesz kurwa zmęczony, że już nigdy nie będziesz miał długów. Nienawidzę nierobów, kurwa mać i ludzi, którzy chcą wszystkiego, nie robiąc nic. Będziesz miał wszystko, jeśli będziesz na siebie zapierdalał. I to było na tyle. Widzimy się w poniedziałek, bo będę jechał do dziewczyny. Oczywiście nie zostawię was bez odcinków. Będzie poniedziałek, środa, piątek. A w sobotę wracam, więc sobota, niedziela będzie stream. I sobie pogadamy. I to było na tyle. Wpadajcie na grupę Ancymonomatigo, Face'a, Snap'a, Instagrama, Patronite'a, skrep z koszuleczkami, spysiński.titres.com. I to było na tyle. Pamiętajcie, co złego to nie ja. Trzymajcie się, cześci. Baja. I gitara. Takie odcinki to ja mogę robić.